witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czoło z tej strony, kłaniam się, sorry, że taki nieuczesany. Marian Czoło z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na krótki komunikat. A mianowicie chciałbym wrócić do serii pod tytułem Analiza partii widzów. Dlaczego? Często mnie o to pytacie. Wciąż wysyłacie mi swoje partie. Na niektóre patrzę. Niektóre sobie tam nawet po cichu, na szybko przeanalizuję. I powiem Wam szczerze, że są ciekawe. Są na swój sposób merytoryczne. Wysyłaliście mi różne partie. Powiedzmy sobie szczerze, mało kto tutaj gra w super szachy, jest arcymistrzem, utytułowanym graczem. Ale niektóre partie, które wysyłaliście mi, no w podstawki jakieś tam, nie wiem, figur w czwartym, piątym ruchu, no to nie chcę tego analizować. Więc zastrzegam sobie prawo, że będę dokonywał selekcji. Ale to zrobimy tak. Ktoś, kto chce mi wysłać swoją partię, żebym ją przeanalizował, na swoim kanale udostępnił, no to musi zrobić dwie rzeczy. Najpierw musi do mnie się odezwać na mail i wysłać swoją partię. Ja oczywiście zobaczę, przeanalizujemy ją sobie na spokojnie i później, jeżeli chce, żebym się nią zajął i wrzucił ją na kanał, nie ma najmniejszego problemu z tym, że no, trzeba będzie wesprzeć mój kanał w jakiś sposób. Czy to na Patronite, czy to na zrzutce, będą takie możliwości. Szczegóły tak naprawdę w tej operacji, nazwijmy to, będą w opisie filmiku, więc akurat z tym problemu być nie powinno. Myślę, że takie fajne urozmaicenie dla partii mistrzowskich, czy tam jakichś tam debiutów, czy moich gier, których już macie zapewne pod korek. W każdym razie wracamy do tej serii. Wszystko będzie opisane pod filmem. No i co? Mam nadzieję, że będziemy się tym zajmować. A tymczasem turniej kandydatów się zaczyna, więc jakieś tam perełki, jakieś tam ciekawsze partie będą analizowane. Pozdrawiam serdecznie i co? Do usłyszenia.